Ostatnio wiele słyszymy o ekologii, mniejszej lub większej. Wiadomo o dużym zużyciu plastiku, czy również o próbie ponownego użytku szklanych butelek. No i dziś właśnie pogadamy sobie o tych butelkach. Jak z pewnością zdajecie sobie sprawę, recykling jest, ale nie nadąża nad ilością butelek. I co tutaj teraz zrobić? Na australijskim uniwersytecie w Queensland wymyślono dość ciekawe rozwiązanie. Postanowiono kruszyć szkło i dodawać do mieszanki betonowej, zamiast piasku. Takie betony poddano testom. I co ciekawe, okazało się, że taki beton jest lepszy od zwykłego. Jest o wiele bardziej wytrzymały i mniej podatny na zniszczenia. Bardzo możliwe jest, że niedługo zamiast piasku do betonu będziemy dodawać szkła z potłuczonych butelek.